Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kulinarnym. Dzisiaj przygotujemy sobie pyszną sałatkę pod nazwą sałatka brazylijska, której głównym składnikiem jest ananas, kukurydza i ogórek. W moim przypadku będzie to ogórek kiszony, ale możecie też równie dobrze zamienić go na ogórek konserwowy. Także zapraszam do dalszej części filmiku i do częstowania się moim przepisem. Do wykonania sałatki będziemy potrzebować następujących składników: pół puszki kukurydzy, 4 ogórki kiszone albo konserwowe, 2 łodygi selera naciowego, 4 jajka na twardo, pół puszki ananasa, 150 g szynki albo innej wędliny wieprzowej. Na sos będziemy potrzebować 2 łyżki majonezu, 2 łyżki śmietany lub 2 łyżki śmietany lub jogurtu naturalnego, pół łyżeczki musztardy, sól, pieprz i jeden ząbek czosnku. Oczywiście zaczynamy od pokrojenia wszystkich składników. Selera kroję w paski. Jeżeli ma taką grubszą jedną końcówkę, należy ją przekroić, żeby te paski były zgrabniejsze i smaczniejsze. Przekładamy do miski. Ogórka kroimy w drobną kostkę. I nawet mi się wydaje, że te 3 ogórki wystarczą. I ogórka również przekładamy do miski. Teraz pokroimy jajka. Jajka kroimy również w drobną kostkę. Możecie to zrobić sobie za pomocą krajalnicy do jajek. Ja nadal i wciąż nią nie dysponuję. I wędlinę na pół. I później paseczki. Teraz pokroimy ananasa. Ananasa również kroimy w kostkę. Wszystkie składniki mam już pokrojone. Teraz dodaję pół puszki kukurydzy. Myślę, że to będzie tak około 3-4 łyżek. I zrobimy sos. Tylko najpierw sobie sałatkę tak lekko przemieszam. Składniki połączą się ze sobą i robimy sos. Sos może być na bazie jogurtu naturalnego, tak jak Wam wspominałam, albo no, może być również i na śmietanie, bo wiem, że nie każdy lubi sos na bazie jogurtu. Do miseczki dodaję 2 łyżki majonezu. Dwie łyżki śmietany. Pół łyżeczki musztardy. U mnie jest to musztarda sarebska. Nie wiem, czy to jest takie istotne. Dodaję pieprz tak do smaku i sól również do smaku, bo żeby nie była za bardzo słona, i wyciskam jeden ząbek czosnku. Przeciskam przez praskę jeden ząbek czosnku. Mój ząbek jest taki dość duży. Jeżeli lubicie czosnek i sałatki z czosnkiem, to możecie dodać sobie trochę więcej, na przykład ze 2 ząbki czosnku. Oczywiście, jeżeli nie przeszkadza Wam ten zapach. Ale
Sałatka jest naprawdę bardzo pyszna i polecam ją spróbować. Mieszamy. Wydaje mi się, że jest idealna. Łączymy sos z sałatką. Sałatkę należy odstawić przynajmniej na pół godziny do lodówki, żeby przegryzła się smakami. I jeszcze zapomniałam o jednym bardzo istotnym składniku, czyli o trochę zielonego akcentu. Powinnam dodać nacz pietruszki, ale ponieważ nie dysponuję natką pietruszki, u mnie jest to koperek, ale Wy, jeżeli macie, możecie dodać nacz pietruszki. Cały przepis i wszystkie składniki znajdziecie oczywiście w opisie filmiku. I teraz mieszamy i odstawiamy do lodówki, żeby się przegryzła. Tak, dzisiaj przygotujemy sobie pyszną sałatkę. Może to być sałatka zarówno świąteczna lub na jakąś inną okoliczność, na którą macie ochotę ją sobie spróbować zrobić. Także nie przeciągając, przedstawię Wam teraz składniki. Można powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych sałatek na bazie owoców i mięsa, czyli taka słodko-kwaśna, słodko-ostra. I teraz już przechodzimy do prezentacji składników. Do wykonania sałatki będziemy potrzebować następujących składników. Około 300 g fileta z kurczaka, 1 łyżkę masła. Do tego kurczaka będziemy również potrzebować curry oraz pieprz ziołowy, bo kurczaka należy przyprawić i usmażyć na łyżce masła na złoty kolor. Zaraz oczywiście do tego etapu też przejdziemy. Ponadto 3 łodygi selera naciowego, garść pestek słonecznika, należy je uprażyć na suchej patelni, pół puszki ananasa, pół puszki kukurydzy, około 200 g winogron. Winogrona mogą być zielone albo różowe, albo takie i takie, to już dowolność jest według Waszych preferencji. Do sosu będziemy potrzebować 2 łyżki majonezu, 2 łyżki śmietany albo jogurtu naturalnego, sól i pieprz czarny do smaku. Zaczynamy oczywiście od usmażenia fileta z kurczaka i uprażenia nasion słonecznika. Filet z kurczaka doprawiamy pieprzem zielonym. Jeżeli macie, możecie dodać przyprawę do grosa. Też będzie fajnie tutaj pasować. Zaraz o delikatnie wklepię rękoma i trochę curry, tak dla koloru też. I wklepuję. Na patelni rozpuszczam łyżkę masła. Dodałam do tego również odrobinę oleju, żeby masło się nie paliło. I na tym usmażę filet z kurczaka na złoty kolor. Filet z kurczaka smaży się na patelni, a teraz na drugiej, na suchej patelni podprażam ziarna słonecznika. Słonecznik jest już podprażony, przesypuję go z powrotem do miseczki i czekam na fileta. Filet się smaży i żeby nie marnować czasu, pokroję resztę składników. Jak seler ma taką grubszą jedną końcówkę, kroję to na pół i na paseczki, później już całość. Odcinam tutaj te końcówki, gdzie był korzeń. One raczej najsmaczniejsze, to one nie są. I teraz wszystko na paseczki. Ananasa w kostkę. Dodam od razu kukurydzę.
Ok, teraz zajmę się winogronem. Winogrono należy przekroić na pół i wydrążyć pesteczki, więc no trochę zabawy z tym jest, ale musicie uwierzyć, że sałatka jest naprawdę bardzo pyszna. I te kilka minut na wydrążenie winogrona nas nie zbawi. Więc do dzieła. A zawsze możecie zaprosić dzieci do pomocy. Będzie dwa razy szybciej. No i trochę zabawy będzie. Wyjmowanie pestek. Teraz zostało pokroić filet z kurczaka w drobną kostkę, ale u nas jeszcze piwo tego Wydaje mi się, że tyle kurczaka do sałatki w zupełności wystarczy. Umyję ręce i wracam zaraz. Kurczaka przekładam do miski. Dosypuję podprażone ziarna słonecznika, z tym, że trochę zostawię do dekoracji, jak już będę miała sałatkę wymieszaną. Tak dosłownie troszkę tylko zostawię, a większą część dam tutaj. Teraz zabieram się za przygotowanie sosu i do miseczki przekładam 2 łyżki majonezu, 2 łyżki śmietany albo jogurtu naturalnego. Sól. Czarny pieprz do smaku. Dokładnie mieszam. Tak przygotowany sos dodaję do mojej sałatki. Sałatkę przekładam do mniejszych miseczek. I posypuję resztą słonecznika. Oczywiście tak przygotowana sałatka najlepiej smakuje po przegryzieniu się w lodówce.